Jakiś czas temu w Poznaniu doszło do tragedii. Pewien człowiek przy pomocy miotacza postanowił umieścić metalowe obiekty wewnątrz ciała narzeczonego swojej byłej partnerki, czym doprowadził do jego rychłej zguby. Po zaistniałej sytuacji sprawca umieścił takowy metalowy przedmiot również we wnętrzu swojego własnego organizmu, co spowodowało jego śmierć. I co chyba najgorsze w tej sytuacji, wszystko to działo się właśnie na oczach rzeczonej, narzeczonej / byłej partnerki. Kobieta najprawdopodobniej będzie miała zniszczoną psychikę przez resztę swojego życia i z całą pewnością należy jej współczuć. Niemniej dzisiejszy odcinek nie będzie tyczył się tamtej tragedii. Chodzi mi o to, że za każdym razem przy okazji takiej strasznej tragedii mimochodem powraca nam dyskusja na temat powszechnego dostępu do broni palnej / liberalizacji / zaostrzenia dostępu do broni palnej w naszej ukochanej Rzeczypospolitej Polskiej. Przy okazji takowych dyskusji natomiast rykoszetem za każdym razem odbija się gdzieś przykład Stanów Zjednoczonych. Przykład Stanów Zjednoczonych, który jest tutaj o tyle problematyczny, że z uwagi na zupełnie inne uwarunkowania społeczno-kulturowe w tym kraju, no nie ma on zastosowania na naszym polskim gruncie. Nie przeszkadza to jednak hoplofobicznej stronie w szantażowaniu emocjonalnym członków naszego kochanego polskiego społeczeństwa, powołując się nawet nie tyle na to, jak problem przemocy z użyciem broni w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście wygląda, co raczej odwołując się do pewnego popkulturowego obrazu, w którym w Stanach Zjednoczonych klamkę można kupić w każdym warzywniaku. Ja na przykład skończyłem w pokoju bez klamek. W sumie to mnie tym zawsze straszyli, a jest całkiem miło. A Amerykanie stają sobie na środku hipermarketu i urządzają pojedynki rewolwerowe jak na Dzikim Zachodzie, a poza tym to w ogóle ich naczelnym hobby narodowym to jest dziurawienie dzieci w szkołach. I do takich właśnie ludzi, którzy posiadają co najwyżej średnie rozeznanie w temacie, za to udaje im się całkiem sprawnie grać na tym popkulturowym obrazie Stanów Zjednoczonych, zaliczam prowadzących kanału na YouTube Orb. Chcielibyśmy, żeby ten film poszedł szerzej, szczególnie w ramach jakiejś tam dyskusji o broni też w Polsce, która się gdzieś tam toczy, więc fajnie byłoby, żeby ten głos trochę wybrzmiał. I przejdźmy do rzeczy. Bo ja w zupełności rozumiem, że kiedy się robi dwa filmy w tygodniu, to nie ma się zbyt wiele czasu na pogłębiony research, więc no nawet to przeczytanie 8 artykułów prasowych należałoby tutaj docenić. Rozumiem także, że widownia kanału Orb nie wymaga od prowadzących zbyt wiele, tak więc te obiegowe opinie połączone z analizą w stylu twojego wujka pianego na weselu wraz z dołożeniem kilku informacji wyciągniętych z Wikipedii, jak najbardziej czynią ich content. Ale na wielkiego architekta wszechświata, tak prostackiego i jednowymiarowego zaprezentowania, jakby nie patrzeć bardzo skomplikowanego i złożonego problemu, którym to problemem jest wysoki wskaźnik zabójstw z użyciem broni w Stanach Zjednoczonych, to ja nie widziałem chyba od czasów prezentacji na WOS w liceum. Tak więc czując zachętę ze strony samych twórców kanału Orb, którzy wielokrotnie w toku swoich materiałów zachęcali odbiorców do tego, żeby wchodzili z nimi w dyskusję, postanowiłem uzupełnić ich film o kilka bardzo kluczowych i interesujących kontekstów. Tym bardziej, że przy prezentowaniu stanowiska, któremu są przychylni, no to twórcy kanału Orb potrafili sklecić jako tako sensowne argumenty. Powołali się chociażby na przykład rzekomo skutecznej regulacji w Związku Australijskim, gdzie w 1996 roku doszło do przymusowego wykupu karabinów maszynowych oraz poza tym zaostrzono przepisy dotyczące posiadania pozostałych rodzajów broni. Trochę gorzej, że przy prezentowaniu argumentów strony przeciwnej wybierają chyba najgłupsze możliwe pokroju złego człowieka z bronią jest w stanie powstrzymać tylko dobry człowiek z bronią. Dlatego właśnie w dzisiejszym odcinku gro czasu Antonowego poświęcę na najzwyklejszy w świecie fact-checking i nadawanie kontekstu informacjom, które pozbawione tego kontekstu brzmią naprawdę straszliwie i diabolicznie. I wszystko to w odcinku zatytułowanym Orb. Momentach szaleństwa. Jak prosto jest w Stanach Zjednoczonych kupić broń? Jedyną zasadną odpowiedzią, której można by udzielić na tak postawione pytanie, jest to zależy. I przyznam wam całkowicie szczerze, że myślałem jeszcze na tym etapie oglądania tego materiału, że takiej właśnie odpowiedzi udzieli prowadzący. Stany Zjednoczone są przecież federacją składającą się z 50 stanów i w każdym z tych stanów regulacje dotyczące broni palnej wyglądają zupełnie inaczej. Nie wspominając już tutaj nawet o regulacjach na poziomie hrabstwa, które również
występują. No ale bądźmy tutaj szczerzy. Czy odbiorcy kanału Orb oczekują od prowadzących tego, żeby oni przeprowadzili im chociażby pobieżną analizę tego, jak kwestie dostępu do broni palnej są rozwiązane w poszczególnych miejscach w Stanach Zjednoczonych? No oczywiście, że nie. Widzowie kanału Orb oglądają tego typu materiały po to, żeby utwierdzić się w swoich hoplofobicznych przekonaniach i utwierdzić się w tym stereotypowym obrazie Stanów Zjednoczonych pochodzącym z popkultury, że w Stanach to w ogóle ludzie robią piw-paw cały czas. I tutaj muszę przyznać, że jeśli o to chodzi, no to na te potrzeby widzów to akurat prowadzący kanał Orb odpowiadają bardzo dobrze. Prawo się nie zmieni. Nie będzie tak, że w Stanach kupienie broni będzie trudniejsze niż batonów. Bo teraz jest to mniej więcej podobny poziom na wielu poziomach. No trzeba być pełnoletni. W sumie nie. W Stanach łatwiej jest kupić broń niż alkohol. W każdym markecie macie dział z bronią. To wiadomo, tak? No jakby macie dział mięsny, macie dział z warzywami i macie dział z bronią, no bo bez broni to przecież nie da się zjeść posiłku. Czyli powtarzają takie powszechnie gdzieś utarte obiegowe opinie, które mają jednak to do siebie, że mają niezwykle mało wspólnego z rzeczywistością. Czego dowód słyszymy zresztą chwilę później. A do tego wszystkiego mamy po prostu targi z bronią na poziomie takich, wiecie, w jakichś wsiach po prostu ludzie handlują bronią. No jakby nikt tego nie rejestruje specjalnie, bo broni jest bardzo dużo w Stanach, o czym jeszcze powiemy, więc ciężko by było nawet. W niektórych Stanach ludzie chodzą z bronią przy pasie po prostu, bo mogą, w niektórych to jest zakazane, bo trzeba pamiętać, że różne Stany mają różne prawa dotyczące broni. Tutaj Teksas jest zdecydowanie tym hardkorowym Stanem, który ma bardzo małe regulacje. Ja wiem, że stereotypowy, kulturowy obraz Teksasu jest taki, że tam to w ogóle kowboje robią sobie pojedynki rewolwerowe przed salunem, a poza tym jeżdżą końmi i rzucają lasso na Indian. No ale sorry not sorry, gdybyście panowie zweryfikowali to, jak wygląda legislacja, no i prawo związane z bronią w Stanach Zjednoczonych, to byście się zorientowali, że w Teksasie owszem, to prawo jest dość liberalne, no ale jest dość liberalne od relatywnie niedawna, bo raptem 2 lat i zresztą ten poziom liberalizmu, no to na poziom... I zresztą ten, no ale w Stanach Zjednoczonych są Stany, które mają dużo bardziej liberalne przepisy dotyczące broni niż Teksas. I myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zrobić chociażby pobieżny przegląd tego, jak kwestie dotyczące dostępu do broni są rozwiązane w poszczególnych Stanach. Bo przede wszystkim nie jest prawdą to, co mówił tutaj prezenter kanału Orb, jakoby w Stanach Zjednoczonych można sobie było bezproblemowo kupić, nie wiem, kałacha gdzieś na festynie z przyczepy pick-upa. Jak wspominałem, szanowni państwo, no w Stanach Zjednoczonych przepisy te różnią się w zależności od stadu i w takiej na przykład Kalifornii to w ogóle nie istnieje możliwość bezpośredniego zakupu broni od osoby prywatnej i zawsze trzeba robić to za pomocą autoryzowanego pośrednika. No ale nawet w niektórych stanach, w których taki zakup bezpośrednio od osoby prywatnej jest możliwy, no to często istnieje wymóg tego, żeby taki sprzedawca zweryfikował to, czy na pewno powinieneś kupować broń palną. A poza tym, jeśli spojrzy się na obraz szerzej, no to niektóre stany USA posiadają bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące broni niż wiele państw europejskich. Prym wiedzie tutaj oczywiście Kalifornia, czyli przypomnijmy najbardziej ludny ze wszystkich Stanów Zjednoczonych. Tam wszystkie zakupy, poza tym, że jak wspominałem, muszą odbywać się za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy, to zakup takiej broni jest możliwy od 21 roku życia. Czyli dokładnie w tym samym wieku, co alkohol. Tak więc wbrew temu, co mówią prowadzący kanału Orb, taki zakup wcale nie jest łatwiejszy od zakupu alkoholu. W sumie nie, w Stanach łatwiej jest kupić broń niż alkohol. Tym bardziej, że w wypadku zakupu alkoholu w Kalifornii, no to wchodzisz sobie do sklepu, pokazujesz prawo jazdy, 21 rok życia jest, no to płacisz, zabierasz ze sobą alkohol do domu. W wypadku broni, no to już sytuacja tak łatwo nie wygląda. Żeby taką broń w ogóle otrzymać, no to ty najpierw musisz wyrobić sobie specjalny certyfikat, którego każdorazowe wydanie jest płatne. Poza tym, żeby zakupić taką broń, musisz także zdać specjalny test z tego, czy na pewno umiesz się tą bronią bezpiecznie posługiwać. Do tego, w przeciwieństwie do alkoholu, który możesz sobie zabrać od ręki, no to takiej broni bezpośrednio do ręki nie dostaniesz, ponieważ jakkolwiek po zakupie rzeczywiście będzie stanowiła ona twoją własność, tak będziesz mógł odebrać ją dopiero po 10 dniach. Nie wspominając już o tym, że fakt tego, że tak
takowej broni jesteś właścicielem, jest odnotowywane w specjalnym stanowym rejestrze, który zawiera między innymi twoje odciski palców, oraz nie wspominając o tym, że w Kalifornii istnieje cała masa regulacji dotyczących tego, jaką konkretnie broń sobie możesz kupić, a jakiej nie możesz kupić. No ale nie zapominajcie, że przecież... W Stanach Zjednoczonych praktycznie niemożliwym jest, żeby kwestia broni została jakkolwiek sensownie rozwiązana. Nie mówimy o delegalizacji, nie mówimy o tym, żeby mieć taki europejski model, w którym jest potrzebna jakaś koncesja, jakieś pozwolenie, w ogóle po co to komu? Mówimy o tym, żeby nie można było tej broni kupić z przyczepy pick-upa, który akurat przejechał obok. Bo... Mamy też w Stanach Zjednoczonych Massachusetts. Tam co prawda niektórą broń można kupić już od 18 roku życia, no ale sprawa jest w gruncie rzeczy chyba jeszcze bardziej skomplikowana niż w Kalifornii. W Massachusetts bowiem, podobnie jak w dużej części państw europejskich, po to, żeby móc sobie kupić broń, potrzebujesz specjalnego pozwolenia wydawanego ci przez policję. W ramach wniosku o wydanie takiego pozwolenia musisz także przekazać powód, z którego w ogóle chcesz sobie takową broń zakupić. Poza tym, podobnie jak w Kalifornii, również fakt tego, że taką broń zakupujesz, jest odnotowywany w specjalnym stanowym rejestrze, w którym znajdują się twoje odciski palców. Efekt? W sąsiednim New Hampshire, w którym proces zakupu broni wygląda mniej więcej w ten sposób, że pokazujesz prawo jazdy, że masz skończony 18 rok życia, dajesz pieniądze i możesz sobie zabrać prosto do domu twój nierejestrowany karabin maszynowy, posiada dwukrotnie niższy współczynnik morderstw z użyciem broni palnej niż Massachusetts. Zupełnie tak, jakby to nie łatwość w dostępie do broni, a jakiś inny czynnik wywoływał tak dużą przestępczość z jej użyciem. Dziwne, prawda? Obecnie Stany Zjednoczone mają gigantyczny problem z rzeczą, która nazywa się autosear. Rzecz ta nazywana jest najmniejszym karabinem maszynowym na świecie. Zapytacie, jak mały jest ten karabin? No to jest tak w wielkości palca. To znaczy, tutaj dla jasności, to samo z siebie nie strzela. To jest takie metalowe coś, taki dynks. I ten dynks jest po prostu metalowym dynksem do momentu, kiedy nie wepnie się go w na przykład Glocka. Bo kiedy wepniecie go w Glocka, czyli zwykły pistolet teoretycznie, to on jakoś tak podważa jakieś części, nie mają znaczenia tutaj technikalia. W każdym razie sprawia, że z Glocka, który jest pistoletem, robicie sobie karabin maszynowy. Dosłownie. Wiecie, zrozumcie ten vibe, że idziecie sobie ulicą i każda osoba może mieć w kieszeni karabin maszynowy, taki... Faktycznie, nie? Karabin maszynowy. Panowie, wy w tym momencie jedyne co robicie, to udowadniacie, że nie macie absolutnie żadnego pojęcia w temacie, w którym się wypowiadacie. Życzliwość nakazałaby mi tutaj sądzić, że to, co wy tutaj powiedzieliście, to jest po prostu bardzo nietrafione porównanie. No, gdyby nie to, że powiedzieliście, że to się staje dosłownie karabinem maszynowym. Karabin maszynowy. Dosłownie. Otóż muszę was zmartwić, to nie tylko nie staje się karabinem maszynowym dosłownie, ale nie staje się także ani karabinem maszynowym, ani jakimkolwiek innym karabinem w jakimkolwiek możliwym stopniu. Glock jest pistoletem i dodając do niego w cudzysłowie taki dynk, to co najwyżej możecie go w jakimś sensie zamienić w pistolet maszynowy, a nie w karabin maszynowy. Ja naprawdę nie wymagam od was jakiejkolwiek specjalistycznej wiedzy. Naprawdę uważam, że każdy ma prawo wypowiadać się i wygłaszać swoją opinię w dowolnym temacie. Pytanie tylko jest takie, ile warta jest opinia na temat broni palnej ludzi, którzy nie są w stanie odróżnić pistoletu od karabinu. W 2020 roku 45 tysięcy osób zmarło ze względu na jakieś wydarzenia związane z bronią palną. Przy czym 43% z tego to były zabójstwa z bronią palną. Także dużo, dużo. Ta statystyka jest jak najbardziej prawdziwa. Pytanie pozostaje, dlaczego zostaje ona podniesiona w kontekście szantażowania emocjonalnego ludzi masowymi strzelaninami i rzekomego rozwiązania tego problemu poprzez bardziej restrykcyjną politykę reglamentacji broni palnej, skoro większość z tych 45 tysięcy zgonów to były samobójstwa. A, i te dane, o których wam mówimy, to pewnie już są nieaktualne w ogóle, jak oglądacie ten film, bo w USA w tym roku, konkretnie w tym roku, przypominam, że mamy maj, do tego momentu było 27 strzelanin w szkołach, w samych szkołach, przy czym idziemy na rekord, bo w 2021 było 31 strzelanin tak przez cały rok, już mamy 27, więc Stany, a takich masowych strzelanin, nie że w szkołach, to było 213 na razie. Nie ma czegoś takiego jak jedna, obiektywna, precyzyjna definicja masowej strzelaniny. W sensie, okej, są jakieś takie ogólne ramy. Masowa strzelanina to jest strzelanina, w której udział bierze duża ilość osób. Ale jaka to jest duża ilość osób? 3? 4?
5. Poza tym, co to znaczy brać udział w strzelaninie? Czy powinniśmy wliczać do tej kategorii strzelców, ofiary, jeśli ofiary to zabitych, czy rannych? Dlaczego nie wliczać do uczestników strzelaniny świadków? W zależności od tego, które z tych opcji sobie wybierzemy, no to liczba masowych strzelanin, którą uzyskamy, będzie zupełnie różna, ponieważ, jak wspominałem, nie ma jednej wspólnej definicji masowej strzelaniny. Mówi o tym nawet artykuł, z którego panowie prawdopodobnie wzięliście sobie liczbę śmierci w wyniku użycia broni palnej, którą wstawiliście do tytułu. Powoduje to ten problem, że co statystyka, to przyjęta definicja jest trochę inna, więc i mierzone jest coś zupełnie innego. Istnieją przy tym takie instytucje, którym zależy na ustaleniu definicji masowej strzelaniny w taki sposób, żeby na potrzeby argumentacji możliwie uzyskać jak najwyższy wynik masowych strzelanin, bądź jak najniższy wynik masowej strzelanin. Definicja masowej strzelaniny, którą się posługujecie, będzie tutaj więc kluczowa. Wy, panowie, podaliście liczbę 213 do maja 2022 roku. Ja przejrzałem wszystkie źródła, na które powołaliście się w opisie i nigdzie nie udało mi się znaleźć takowego numeru. Jednakże na przykład, zgodnie z definicją masowej strzelaniny przyjętą przez FBI, no to w całym 2022 roku takich masowych strzelanin w Stanach było 50. Czyli ponad czterokrotnie mniej niż wy twierdzicie, że było ich tylko do maja. Na powstrzymanie złego człowieka z bronią, który do tego sklepu nagle wbiega i zanim ty się zorientujesz, że coś się dzieje, to on otwiera ogień, po czym no, on ma też kamizelkę kuloodporną na sobie. Warto też podkreślić, że wbrew temu, co panowie twierdziliście, no to strzelcy zakładali kamizelki kuloodporne niezwykle rzadko, bowiem w zaledwie 4 na 50 przypadków. No skala problemu nigdzie na świecie nie jest taka, tak? Z jakiegoś powodu problem tej skali strzelanin występuje praktycznie tylko w Stanach Zjednoczonych? Jakby wam to, szanowny Orby, powiedzieć. Na kontynencie północnoamerykańskim, czyli jakby nie patrzeć w bliskim sąsiedztwie Stanów Zjednoczonych, naprawdę nie jest trudno znaleźć państwa z wyższym współczynnikiem zabójstw z użycia broni palnej niż Stany Zjednoczone. Salwador, Jamajka, Honduras, Gwatemala, Panama, Kostaryk, Meksyk, najbliższy sąsiad Stanów Zjednoczonych. Nie będę już tutaj nawet wspominał o państwach Ameryki Południowej, takich jak Kolumbia, Wenezuela czy Brazylia. Wiecie bowiem, co te wszystkie państwa mają wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi, poza tym, że leżą w Ameryce? Przejdźmy do statystyk z tego luźnego dywagowania. Jeśli spojrzymy na właśnie te statystyki, no to okaże się nam, że zabójstwa z użyciem broni w Stanach Zjednoczonych są hiperskoncentrowane geograficznie i powiązane głównie z przestępczością narkotykową i z gangami. Przestępczością narkotykową i gangami, z którymi to zmagają się także inne państwa na południe od Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych przeze mnie wcześniej Meksyku, Salwadoru czy Kolumbii. Zacznijmy jednak od pierwszego, czyli hiperskoncentrowania geograficznego. Jeśli chodzi o amerykańską wieś, to tak jak widać na załączonej mapce, no to tam ilość morderstw popełnianych rocznie na 100 tysięcy mieszkańców oscyluje gdzieś w granicach europejskiej normy, to znaczy, że pomiędzy zero morderstw rocznie na 100 tysięcy mieszkańców, a jednym morderstwem rocznie na 100 tysięcy mieszkańców. Dla porównania, w dużym mieście, jakim jest Baltimore, współczynnik ten oscyluje wokół 58 morderstw na 100 tysięcy mieszkańców. To wszystko mimo tego, że co do zasady poziom uzbrojenia amerykańskich mieszkańców wsi jest dużo wyższy niż poziom uzbrojenia amerykańskich mieszkańców miast. Konkretniej rzecz ujmując, dwukrotnie wyższy. 29% amerykańskich mieszczuchów żyje w gospodarstwie domowym, w którym któryś z mieszkańców posiada broń palną, w porównaniu z 58% amerykańskich wieśniaków, którzy żyją w gospodarstwie domowym, w którym któryś z mieszkańców posiada broń palną. Za taki stan rzeczy odpowiadają częściowo przepisy dotyczące open carry, częściowo przepisy dotyczące karabinów, a częściowo także no, amerykańska kultura związana z posiadaniem broni, która jest zdecydowanie silniejsza na obszarach wiejskich. Zacznijmy od kwestii związanej z karabinami. Karabiny to są takie ustrojstwa,
państwa, które są duże, co powoduje pewne utrudnienia w przemieszczaniu się z nimi. Duża część amerykańskich stanów posiada natomiast takie regulacje, że no tak średnio wolno wam się przemieszczać z bronią w miejscu publicznym, jeśli nie posiadacie na to stosownej licencji. Za to jeśli jesteś na przykład wieśniakiem, który posiada gospodarstwo, które ma kilka tysięcy hektarów, a jest takich całkiem sporo w Stanach Zjednoczonych, no to masz kilka tysięcy hektarów, po których możesz się swobodnie ze swoim karabinem poruszać. Kilka tysięcy hektarów, po których możesz się ze swoim karabinem poruszać, na przykład po to, żeby przy okazji grilla, na którego zaprosiłeś swoich sąsiadów, to znaczy ci, którzy mieszkają 30 km dalej, no móc sobie postrzelać do jakichś zwierzaków, czy do jakichś puszek poustawianych na płocie. W amerykańskich miastach raczej tego typu imprezy odpadają. Poza tym, jeśli idziesz po mieście z karabinem, no to w dużej liczbie karabinów, jeśli masz więcej niż jeden pocisk załadowany, to widzisz wyraźnie, że wystaje magazynek. A jeśli widzisz, że ktoś idzie po mieście z karabinem z wystającym magazynkiem, no to masz prawo zakładać, że być może chce on zrobić coś bardzo niedobrego. Zresztą, przy okazji tego, że już jestem w temacie amerykańskich miast, warto byłoby przeanalizować ich strukturę etniczną. Tak się bowiem, szanowni państwo, składa, że ten słynny American Dream to jest wciąż żywa rzecz w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, aspiracją takiego typowego Amerykanina jest to, żeby kupić sobie domek gdzieś na przedmieściu dużej aglomeracji i żyć tam bogato razem ze swoimi sąsiadami. Przy czym, co istotne, tego typu wizja to jest jako tako osiągalna dla Amerykanów pochodzenia europejskiego, czy też dla Amerykanów pochodzenia azjatyckiego. Jeśli zaś chodzi o amerykańskich czarnych, czy też latynosów, no to... Czarni Amerykanie są najbiedniejszą grupą w Stanach Zjednoczonych, a Latynosi wcale nie są dużo bogatsi od nich. Jak zaś szanowni państwo najprawdopodobniej wiedzą, no takie domki jednorodzinne z ogródkiem gdzieś na przedmieściach to swoje kosztują. Plus trzeba mieć wtedy pieniądze na samochód i na benzynę, żeby sobie krążyć pomiędzy tym przedmieściem a centrum, w którym robisz zakupy, chodzisz sobie do knajp i pracujesz. Powoduje to taką sytuację, w której przedmieścia amerykańskich metropolii są zamieszkiwane przez ludność białą i żółtą, zaś ludność latynoska i czarna musi kisić się stricte w mieście. A amerykańskie miasta to jest nic innego jak siedlisko patologii. Patologii związanej w ogromnej mierze z przywołanymi przeze mnie przestępczością narkotykową i gangami. Czyli innymi słowy, duże amerykańskie metropolie, w których jest dużo mniejszości latynoskiej i czarnej, no to są siedliska przestępczości i powiązanych z nią morderstw. Jeśli bowiem byśmy usunęli te dwie grupy ludności z amerykańskich statystyk policyjnych, no to by się okazało, że pozostała część ludności to zabija się na poziomie odpowiadającym europejskiej czy też kanadyjskiej normie. Nie jest jednak tak, jak lubią myśleć rasiści, że czarni Amerykanie zabijają, bo są czarni, a latynoscy Amerykanie zabijają dlatego, bo są latynoscy. Lol, duża część latynoskich Amerykanów to są w ogóle biali ludzie, przecież oni pochodzą z państw latynoamerykańskich, które kolonizowali Hiszpanię. Inna kwestia, którą rasiści skrzętnie pomijają, jest taka, że według danych ONZ istnieje całe mnóstwo państw afrykańskich, w których mieszkają prawie wyłącznie czarni ludzie, a które mają dużo niższy współczynnik morderstw niż Stany Zjednoczone. Przykłady to Senegal, Kamerun, Ghana czy Rwanda. Tak więc sorry rasiści, ale jeśli twierdzicie, że czarni zabijają, bo są czarni, to pierdolicie bzdury. Żeby opisać wam, dlaczego tak się dzieje, muszę zrobić pokrótce bardzo uproszczoną, co tutaj podkreślę, analizę sytuacji społeczno-gospodarczej w tychże społecznościach. Otóż zarówno czarni, jak i latynoscy Amerykanie posiadają niższy tak zwany kapitał kulturowy. I to zresztą nie tylko kulturowy. Skupię się tutaj w pierwszej kolejności na czarnych Amerykanach, bo tak będzie mi tutaj łatwiej. Ja wam, szanowni państwo, przypominam, że jeszcze w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, no to niektóre stany posiadały system segregacji rasowej. I to nie jest nawet tak, że istnieją ludzie, którzy to pamiętają. W
wciąż żyją ludzie, którzy byli tego systemu bezpośrednimi ofiarami. Dołóżcie sobie do tego patologiczne wzorce kulturowe wyciągnięte z domu. Dołóżcie sobie do tego gorszy dostęp do edukacji i dostęp do edukacji gorszej jakości z uwagi na pokurwiony amerykański system regionalizacji szkół. Dołóżcie sobie do tego problemy ze znalezieniem dobrze płatnej pracy związane a z uprzedzeniami rasowymi i b z uprzedzeniami wynikającymi, że ten kandydat to pochodzi z jakiejś takiej dziwnej, szemranej dzielnicy. Wreszcie dołóżcie sobie patologiczną kulturę zależności i utrzymywania się z zasiłków socjalnych, która została tylko wzmożona po programie Wielkiego Społeczeństwa. Wpływ przede wszystkim tych czynników, a także wielu innych, kumuluje nam się tutaj w niższy poziom inteligencji i w najzwyklejszą w świecie biedę. Jak wspominałem, czarni Amerykanie są najbiedniejszą grupą rasową spośród wszystkich Amerykanów, biedniejszą nawet od rdzennych Amerykanów. Bieda, niższa inteligencja związana z uczęszczaniem do gorszych szkół, które nie pozwalają w tak dobrym stopniu rozwinąć przyrodzonych predyspozycji. Wymienione przeze mnie przed chwilą czynniki, takie jak systemowy rasizm, patologiczne wzorce kulturowe wyniesione z domu. Wszystko to kieruje młodych, czarnych Amerykanów na ciemne tory przestępczości i gangsterki. Ci ludzie żyją w takiej patologicznej kulturze, dla nich to jest w dużej mierze normalność, że ich znajomy, ich sąsiad, ich stary i tak dalej znajduje się na przykład w więzieniu albo jest martwy. Chwytają się więc takich łatwych sposobów na zarabienie pieniędzy jak handel narkotykami czy napaść z bronią w ręku, która może się skończyć zabójstwem. Ogromna część tych problemów dotyka także Amerykanów pochodzenia latynoskiego, czy też szerzej rzecz ujmując latynoskich mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie wszystkie te problemy dotyczą ich w aż tak dużym stopniu, jednakże posiadają oni cały szereg unikalnych problemów dla tej społeczności. Między innymi związanych z tym, że duża część latynosów w Stanach Zjednoczonych znajduje się po prostu nielegalnie i wciąż krąży nad nimi widmo deportacji. Kiedy zaś znajdujesz się w jakimś kraju nielegalnie, no to siłą rzeczy nie masz możliwości tego, żeby podjąć legalną, dobrze płatną pracę, więc musisz chwytać się jakichś takich najprostszych zajęć, w których w gruncie rzeczy o twój status legalności to cię niespecjalnie pytają. W tym kontekście więc, kiedy nie masz innych możliwości na zarobienie dużych pieniędzy, no to ta przestępczość, na przykład narkotykowa, wydaje się całkiem intratną opcją. Dochodzi do tego inna kwestia, czyli po prostu szantaże. Kiedy ty sobie siedzisz nielegalnie w tych Stanach Zjednoczonych, no to przychodzi do ciebie gangus jeden z drugim i mówią ci, że jeśli nie sprzedasz tego czy tamtego, czy nie sprzedasz komuś kulki, no to oni zgłoszą cię do odpowiedniego urzędu, który cię deportuje z powrotem do tego Meksyku, Salwadoru czy Hondurasu. I to w tej bardziej optymistycznej wersji. W tej mniej optymistycznej wersji to straszą cię tym, że jeśli ty nie sprzedasz komuś kulki lub nie sprzedasz dragów, no to oni sprzedadzą kulkę twojej rodzinie, która pozostała na miejscu w tym Hondurasie, Meksyku, Belize i tak dalej. No i tak, istnieją też ci ludzie, którzy są najzwyklejszymi w świecie członkami tychże karteli narkotykowych. Pochodzą oni z państw, w których nienawiść do Stanów Zjednoczonych to się często wysysa z mlekiem matki, z tego oto prostego powodu, że Stany Zjednoczone, w dużej części te państwa po prostu destabilizowały. Podsumowując więc ten segment, problemy z morderstwami w Stanach Zjednoczonych to jest kwestia hiperskoncentrowana geograficznie w tych miejscach, które są zamieszkiwane przez mniejszość czarną i latynoską. Mniejszości, które za sprawą całych lat systemowego rasizmu i różnych patologii społecznych, który także systemowy rasizm ich wywołał, kończą na przestępczej drodze gangusów lub dealerów narkotykowych. Jeśli zaś odjęlibyśmy te grupy społeczne i skupili się jedynie na białych, nie latynoskich Amerykanach i żółtych Amerykanach, wśród których tego typu problemy po prostu nie występowały, no to się okaże, że wskaźnik morderstw w Stanach Zjednoczonych to jest poziom typowy dla Europy czy Kanady. A i te dane, o których wam mówimy, to pewnie już są nieaktualne w ogóle, jak oglądacie ten film, bo w USA w tym roku, konkretnie w tym roku, przypominam, że mamy maj, do tego momentu było 27 strzelanin w szkołach, w samych szkołach, przy czym idziemy na rekord, bo w 2021 było 31 strzelanin tak przez cały rok, już mamy 27, więc Stany. Myślę jednak, że kiedy ktoś słyszy o strzelaninie w szkole, to mimowolnie przed oczami pojawiają się takie obrazki typu Columbine High School, że wiecie, uzbrojony napastnik w paru
wyparowuje do budynku celem podzierowienia jak ser szwajcarski losowych uczniów w jak największej ilości. I jak myślicie, ile tego typu strzelanin odbywa się w Stanach Zjednoczonych w ciągu roku? 200? 100? 400? No, amerykański odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli przeprowadził stosowne badanie w latach szkolnych 2009-10 do 18-19, w której wyszło im, że tego typu sytuacji zdarza się 5 rocznie. Tutaj kwestia tego, dlaczego prowadzący kanał ORP podał aż tak wysoką liczbę, jest analogiczna z tą dotyczącą masowych strzelanin, czyli że nie ma jednej odgórnie przyjętej definicji strzelaniny w szkołach. Są takie instytucje, które uznają każdorazowe zgłoszenie tego, że broń wypaliła w szkole jako strzelaninę szkolną, nawet jeśli to zgłoszenie było fałszywe. Nie żartuję w tym momencie. Pan prowadzący ORP-a, jak słyszeliście, podał liczbę 27 strzelanin i jak przeglądałem źródła, no to widzę, że orbowie wzięli sobie te liczby z polityki. Tylko że polityka napisała w swoim artykule, że te 27 strzelanin to strzelaniny właśnie, nazwijmy to typu Columbine, że jakiś sprawca wparowuje do szkoły i chce mordować dzieci na oślep w jak największej ilości. Z tym, że podanie liczby 27 takich strzelanin w szkole, no to jest po prostu bzdura. W sensie to jest po prostu dana wyciągnięta z najciemniejszych czeluści dupy. Nie wiem, co tutaj można więcej dodać. Mamy bardzo unikalne podejście do bezpieczeństwa publicznego, bardzo unikalne podejście do broni na skalę, no powiedzmy, zachodnich społeczeństw. I w tym konkretnym jest gorzej niż w innych. Jasne, korelacja to nie jest przyczynowość. To prawda! I ponownie, szanowni panowie, zamiast wykorzystywać chłopsko-rozumizm i 5 statystyk na krzyż do podpierania swojego stanowiska, no to mogliście panowie zajrzeć do stosownej literatury naukowej. Jeśli bowiem obserwujemy korelację zjawiska X ze zjawiskiem Y, to możemy uznać, że X powoduje Y, Y powoduje X, zarówno X, jak i Y powoduje jakiś inny czynnik, nazwijmy to Z. Wreszcie może być tak, że współwystępowanie tych zjawisk ze sobą to jest rzecz czysto przypadkowa lub że współwystępują ze sobą różne konfiguracje tych opcji. Na przykład zarówno X wynika z Y, jak i X i Y powoduje jakiś czynnik Z. I tak się, szanowni państwo, składa, że akurat ten ostatni przypadek to będzie tutaj właśnie kazus naszych kochanych. Dobra, bo to w sumie takie niezrozumiałe pierdolenie jest. Chodzi o to, że opisałem wam wcześniej sytuację, która doprowadza do tego, że w Stanach Zjednoczonych ten poziom morderstw jest naprawdę wysoki na tle innych państw rozwiniętych, czyli taki, a nie inny. Przy czym zgodnie z badaniami, to ten wysoki poziom morderstw nie jest pochodną tego, że Amerykanie są aż tak dobrze uzbrojeni. Nie wykazano takiej korelacji. Powiedziałbym wam, że jest wręcz przeciwnie. Zgodnie z badaniami, Amerykanie zbroją się na potęgę właśnie w odpowiedzi na te brutalne przestępstwa z użyciem broni, które już mają miejsce. I tutaj kolejna ciekawostka. Zgodnie z innymi badaniami, gdyby nie to, że Amerykanie po prostu się zbroją w odpowiedzi na tą przestępczość, no to tych zabójstw byłoby nawet więcej. Oczywiście łatwiejszy dostęp do broni to także łatwiejszy dostęp do broni dla kryminalistów. Z tym, że kryminaliści i tak często wykorzystują broń nielegalną. Rezultaty są więc takie, że ograniczenia do broni uderzają głównie w zwykłych, pokojowych ludzi. Stąd badania pokazują, że spadek liczby zabójstw spowodowany uzbrajaniem zwykłych ludzi jest wyższy niż wzrost spowodowany tym, że kryminalistom łatwiej zdobyć broń. W rezultacie poziom uzbrojenia Amerykanów obniża ogólny poziom zabójstw w Stanach Zjednoczonych. No ale to w ogóle warto? Warto byłoby zakazywać? Warto byłoby wprowadzać jakieś polityki? Gdyby nie te elementy, albo gdyby dało się je przebić? No popatrzmy na inne państwa. Ostatnia masowa strzelanina w Wielkiej Brytanii 1996 rok. No miało to miejsce w Szkocji i zaraz po tym Wielka Brytania podjęła akcje, w których zakazała większości pistoletów, zakazała praktycznie broni. Zrobi oczywiście licencję. Jeśli chcesz mieć broń, musisz przejść testy, musisz dostać licencję i wtedy masz broń. No i co? Słyszeliście o jakichś strzelaninach w ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii? Takich masowych w sensie, tak? Tu podkreślamy.
Problem jest, szanowni prowadzący Orba, taki, że ja nie mogę wam odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie podaliście jakiejkolwiek definicji masowej strzelaniny, jaką się posługujecie, a jak wspominałem, kwestia tego, co jest masową strzelaniną, będzie tutaj kluczowa dla zdeterminowania tego, ile takowych masowych strzelanin było. Przy czym, jeśli zajrzymy na przykład na listę takowych strzelanin na Wikipedii, widzimy, że od tego momentu w Wielkiej Brytanii to było ich... trochę? 1996 rok, Australia, Tasmanii, ginie 35 osób. Rząd reaguje, zakazuje broni półautomatycznej i automatycznej, wprowadza takie obligatoryjne odsprzedanie broni, czyli w ogóle jeszcze płacą za nią, tak, żeby to nie robić nikomu krzywdy. W rezultacie 600 tysięcy karabinów zostaje zniszczonych, z roku na rok strzelaniny spadają o 7,5%. I po raz kolejny. To jest prawdziwa statystyka, tylko że bez opatrzenia jej odpowiednim komentarzem i kontekstem, no to przywoływanie jej takiej samej w sobie stanowi formę manipulacji. Owszem, po wprowadzeniu przymusowego wykupu i zaostrzeniu przepisów w Australii, ilość zgonów spowodowanych bronią palną, w tym także morderstw, zaczęła spadać. Problem jest tylko taki, że za wyjątkiem tej jednej sytuacji w Tasmanii, no to ilość morderstw z użyciem broni to spadała w Australii systematycznie od 9 lat, tak więc ten dalszy spadek to była po prostu kontynuacja trendu. Trendu, który został zapoczątkowany jeszcze przed zaostrzeniem przepisów dotyczących broni palnej. Powiem wam więcej, szanowni prowadzący Orba. Analogiczny spadek mogliśmy zaobserwować także w państwach o bardzo podobnej kulturze do kultury australijskiej, czyli państwach anglosaskich, które nie zdecydowały się na zaostrzenie swoich przepisów dotyczących broni palnej. Warto tutaj podkreślić także to, że kazus Australii jest akurat dość dobrze przebadany i opisany przez literaturę i badania naukowe. I tak się jakoś dziwnie składa, że kompleksowy przegląd literatury naukowej w temacie po prostu nie wykazał, by zaostrzenie przepisów wpłynęło chociażby na przyspieszenie tego trendu, który był wywołany już wcześniej. I ja wiem, że to wszystko wydaje się wam, drodzy oglądający, kontrintuicyjne, ale wydarzyło się to między innymi z tej przyczyny, że te rodzaje broni, które rząd Australii wykupił pod przymusem, to wcześniej były wykorzystywane do popełniania morderstw i samobójstw w stopniu zbliżonym do żadnego. Tyle. Jakby ten film nie ma być pozytywny, nie ma żadnej zmiany w świecie. Pokazujemy wam po prostu, że serio, posiadanie broni, a już szczególnie karabinów automatycznych, półautomatycznych i tak dalej, nie kończy się najlepiej. Chuja tam. Wy to pokazujecie co najwyżej, że nie jesteście w stanie odróżnić karabinu od pistoletu, co nie przeszkadza wam w wygłaszaniu różnych koplofobicznych treści. I tak słowem końca od serca, to ja radziłbym wam się raczej skupić na komentowaniu newsów, a analizy zostawił ludziom, którzy mają czas na analizowanie. Bo nie goni ich konieczność robienia dwóch filmów w tygodniu. Bardzo dziękuję moim wspierającym. Zachęcam was do dyskusji w komentarzach. Z wielkim architektem wszechświata żegnam.